Cześć, z tej strony Ola. W swoim pierwszym filmiku na tym kanale chciałabym pokazać Wam zestaw, który ostatnio zrobiłam. To jest taki mini album oraz kartkę z okazji urodzin dla mojej koleżanki z pracy. Jest to prezent z okazji urodzin dla niej, ode mnie i od innych dziewczyn z pracy. Tak więc Beatko, wszystkiego najlepszego, życzymy Ci 100 lat. Zacznijmy od albumu. Album jest wykonany dzięki filmikowi z kanału Laboratorium Papieru, link dam w opisie. Jest to pierwszy album tego typu, który zrobiłam, ale na pewno nie ostatni. Bardzo fajnie mi się tworzyło taką małą pracę. Album jest wymiaru 12 na 17 cm i 3 cm grubości. Zawiązywany jest na taką podwójną wstążeczkę, na dwie wstążeczki. Układka jest prosta. Jest napis wykrojnika album i taki motylek. Album jest wykonany, tak samo kartka, są wykonane w całości z kolekcji Lilac Florals Craft Sensation dostępnej w Actionie. No, tylko jeden arkusz z innej kolekcji był wykorzystany, ale to Wam jeszcze później powiem. Album otwiera się do góry. No i tutaj jest miejsce na takie mniejsze zdjęcie. I na dół zdjęcie już na standardowe, miejsce na zdjęcie w standardowych wymiarach 10x15. Z tej strony jest taka książeczka, harmonijka, zawiązywana na wstążeczkę, oklejona papierem skrapowym i tu już jest miejsce właśnie na kilka zdjęć. W sumie album pomieści około 22 zdjęć. A z tej strony jest zamykana na taką klapkę książeczka, też bez zbędnych dodatkowych ozdób. Po prostu karty oklejone papierem skrapowym z miejscem na zdjęcia. Jeszcze tutaj sporo miejsca będzie dookoła po wklejeniu zdjęć. Na samym dole jest taka podwójna kieszeń i tu właśnie są te elementy wycięte z kolekcji Craft a Clock Lavender Hills. Miejsce na zapiski. Beatka sobie wpisze, co będzie miała ochotę, może jakieś wspomnienia, może album przeznaczy na zdjęcia nasze wspólne i jakieś tutaj ciekawe historie sobie zapiszę. Jeśli chodzi o album, to w zasadzie tyle. Tylko poskładamy, zawiążę go sobie później. I teraz kartka. Kartka to jest w zasadzie moja pierwsza kartka tego typu. Do tej pory nie robiłam tak bogatych kompozycji. Jest zamykana, znajduje się w pudełku. Pudełku z okienkiem i wymiary ma 12 na 12 cm. Tu są właśnie pierwsze kwiaty z foamiranu, które sama zrobiłam, tą kompozycję kwiatową, jakieś pręciki, listki z wykrojnika, kropelki. No, liczba 18, czyli tyle, ile lat ma Beata. Pociągnięta, wyembosowana na gorąco, więc tak trochę się świeci. Jest na kilku warstwach papieru skrapowego. Mam nadzieję, że się spodoba. Wewnątrz też jest oklejona papierem. Tu jeszcze przyjdą kartki z życzeniami, z podpisami od nas wszystkich. To chyba na tyle. Bardzo miło, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobały moje prace. No, pierwsze koty za płoty. Do zobaczenia, pa!